metropoliabydgoska.pl. To już jest normalnie nudne, takie przegrywanie tiebreaków na przewagi, bo no, to jest dosłownie jedna piłka, która nam brakuje, a i tak robimy jakieś głupie błędy, które no, nie pomagają nam w tym, żeby dopiąć ten ostatni guzik i, no, i tak nam właśnie uciekają punkty. Drużyna z Rzeszowa do tego spotkania przegrała tylko raz z Chemnikiem Police. Jakie były Wasze założenia przed tym spotkaniem i czy Wam się je udało później realizować? Bo te pierwsze dwa sety pewnie nie, jak się domyślam. Wyszliśmy z takim samym nastawieniem jak na każde inne spotkanie. Wiedziałyśmy, że Rzeszów to jest no, dosyć mocny zespół i wiedziałyśmy, że jak nie nałożymy swojego stylu gry, to dziewczyny zaczną same grać. I tak się właśnie stało w pierwszych dwóch setach, a później no, udało nam się podnieść, no ale zabrakło nam. Czego? Takiej konsekwencji, bo myślę, że walki nie można nam zarzucić, że nie było, bo jednak zostawiłyśmy kawał serducha na boisku. Metropolia Bydgoska.pl